Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dziś przygotujemy zupę. Zupę krem z pomidorów. Co będziemy potrzebować? Pomidory w puszce oczywiście, pietruszka, marchewka, czosnek, szalotka. Do tego bazylia, słonecznik, chili, liść lawrowy, ziele angielskie, szczypta cukru, pieprzu, oliwa i olej. Zaczynamy od warzyw, czyli obieramy marchewkę, pietruszkę. Kroimy sobie w grubsze pasterki. Marchewka. Ok, warzywa pokrojone. Czas na szalotkę. I zaczniemy od szalotki. Czyli do garnka wlewamy olej. Do tego oliwa. Chodzi o szybszy stopień przysmażania, czyli oliwę jak wymieszamy z olejem zupełnie inaczej się smaży niż na samym oleju. Zaczynamy od cebuli, czyli przesmażamy cebulę. Następnie dodajemy czosnek, już mam obrany. Nie trzeba go kroić, wrzucamy do szalotki. Następnie marchewka, i przesmażamy około 5 minut. Następnie dodajemy przyprawy, liść lawrowy, 4 sztuki, ziele angielskie, 8 sztuk. Czekamy, aż warzywa się przesmażą, wtedy zalejemy wodą. Sól, chili jako przyprawy, mozzarella do zupy i bazylię, którą drobno wkroimy na sam koniec, żeby nadała nam aromatu. Najpierw woda. Już powiem dlaczego. Chodzi o to, że cała spalnizna, która nam zostaje, lekko przypalone rzeczy, to jest tak naprawdę smak, który nam później pozostanie w wywarze. Dlatego podlewam go wodą, bo pomidory są za gęste i od razu mi się po prostu przypaliło. Także pomidorek. Tak. Szczypta cukru. Szczypta chili. Taką większą zrobię. I sól. Mieszamy i gotujemy około 20 minut. 20 minut upłynęło, warzywa są już miękkie. Za pomocą blendera zblendujemy wszystko razem. Uprzednio trzeba wyciągnąć tylko liść laurowy i ziele angielskie. Ja nie chcę wyglądać jak Włoch, bo najlepiej potem poznać Włocha po kitlu, czyli kitel ma zawsze brudny od pomidorów i od pasty. Jest elegancko. O. I za pomocą blendera dobrze, krem mamy już dobrze zblendowany. Do miski przełożymy rwaną mozzarellę. Czyli nie będziemy jej kroić, tylko po prostu ją porwiemy. Będzie wyglądała jak kluseczki. Jak lane kluseczki albo rwane kluseczki. I do tego zupa. Czyli nalewamy zupę. Dodamy do środka. Ale zapach się... Nie czujecie tego, ale znacie ten zapach, jak kroicie bazylię, także unosi się. Do tego słonecznik prażony. I koniecznie łyżka oliwy,
która nadaje świeżość i jest zdrowa. Więcej przepisów znajdziecie na kanale YouTube Na Szlaku Smaku oraz na ulotkach dostępnych w Polo Markecie. Zapraszam i do następnego. Cześć!